tym niewielkim miasteczku mieszka kotek Crackers, jego starszy brat Budyń i ich siostrzyczka Pianka. Mieszka tu też mnóstwo innych kotków. Oto Crackers, Pianka i Budyń. Kotociaki! Słodkie kotki! A ja najbardziej! Miau, wow! Piękne kotki! Pewnego dnia kotki odwiedziła babeczka, która uwielbia piękne rzeczy. Zapraszam was do wzięcia udziału w moim konkursie piękności. Zwycięzcę czeka wspaniała nagroda. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Konkurs piękności, tak? A czym tak właściwie jest piękność? Jak babeczka wyłoni zwycięzcę? Czy myślicie, że nasi przyjaciele mogliby nam coś powiedzieć? Tak dokładnie nie jestem pewna, ale dla mnie to jest piękne. Nie wiem, kto jest najpiękniejszy, ale wiem, kto jest najstraszniejszy. No, ja na przykład uważam, że najpiękniejsza z nas jest Pianka. Bo my jesteśmy chłopcami, a ona dziewczynką. Ale jak to? Chłopcy nie mogą być piękni, czy co? Nie wygramy w konkursie, jeżeli nie dowiemy się, czym jest piękność. Babeczka kocha piękne rzeczy, więc według niej na pewno kotki z zaproszenia są piękne. No dobrze, obejrzyjmy je. Czarny garnitur, do tego mucha, zawinięte wąsiki, lśniąca sukienka, niezwykła fryzura i wysokie obcasy. Ale piękne! Kotki były przekonane, że muszą wyglądać tak jak koty z zaproszenia. Mamusiu! Tatusiu! Potrzebujemy czarnych garniturów, tylko szybko! I eleganckich much! A ja potrzebuję błyszczącej sukienki i nowej fryzury i wysokich obcasów! No i musimy podkręcić wąsiki! A poza tym pomalować wszystkie pazurki na ładny kolor! Kociaki, a po co wam to wszystko? Bo chcemy pokazać, że umiemy być najpiękniejsi! I wtedy wygramy nagrodę! Właśnie! O, wy moje niemądre, piękne kociaki. Piękno to nie tylko noszenie eleganckich ubrań i fryzur. My tylko wzięliśmy przykład z kotków na zaproszeniu. Zapamiętajcie, pięknych może być wiele rzeczy. Spójrzcie na te piękne obrazy. Piękna może być też muzyka. Piękno można dostrzec w kwiatach. Albo na przykład w zachodzie słońca. Czy ja dobrze zrozumiałem? Chcecie powiedzieć, że piękno jest dookoła? Tak, ale mamy je przede wszystkim w sobie. W sobie, mamusiu? Oczywiście. Widzicie, moje skarby, najlepiej pokazać swoje piękno poprzez zachowanie, a nie swój wygląd. Mam w takim razie dobry pomysł. Wszyscy wyglądacie tak pięknie, że nie wiem, jak wyłonić zwycięzcę. Ale pozostało nam jeszcze troje uczestników. To konkurs piękności! Mogliście założyć coś odświętnego albo zrobić sobie fryzury. Babeczko, chcemy ci pokazać inny rodzaj piękna. Coś, co według nas jest piękne. Jakie piękne! Przepiękne! O, niesamowicie piękne! Zaskoczyliście mnie! To było takie piękne! Dziękuję wam, że pokazaliście mi, jak różne może być piękno. W pełni zasłużyliście na główną nagrodę! A wiecie, że Rodzynek umie malować piękne krajobrazy? A z kolei Miluś potrafi przepięknie grać na skrzypcach. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Konkurs piękności pokazał kotociakom, że piękno można dostrzec wszędzie, w sobie i wokół, także w obrazach i muzyce.
Wersja polska na zlecenie Nickelodeon Polska, Masterfilm. Reżyseria Małgorzata Boratyńska. Tłumaczenie i dialogi Anna Wysocka. Nagranie i montaż Paweł Siwiec. Zgranie Barbara Jelińska. Kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Nadzór merytoryczny Aleksandra Dobrowolska. Wystąpili Artur Pontek, Adam Pluciński, Małgorzata Szymańska, Maciej Kosmala, Izabela Bukowska-Hondzyńska, Aleksander Mikołajczak i inni.